Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o to, czy troja jest symbolem upadku świata, w którym trzeba odnieść się do Iliady Homera, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Wojna trojańska była wyniszczającym konfliktem, który doprowadził do całkowitej zagłady miasta. Jej przyczyny często ocenia się jako prozaiczne. Zarzewiem sporu między Grecją a Troją miała być Helena, najpiękniejsza kobieta świata, żona króla Sparty, Menelaosa, którą porwał syn władcy Troi Parys. Skutek nałożenia licznych wydarzeń konflikt eskalował i doprowadził do całkowitego zniszczenia całego państwa. Symboliczne znaczenie upadku Troi objawia się w zawziętości kierowaniu się gniewem oraz braku obiektywnych bust, które mogły uratować walczących przed nadmiernym rozlewem krwi. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Spór Greków z trajańczykami trwał 10 lat. Opisy wojny w Iliadzie ukazują głęboką wzajemną niechęć i wolę zrewanżowania się za wszystkie doznane krzywdy. Pod tym względem wojna trojańska nie była więc zwykłą wojną, której celem było zdobycie łupów. Był to konflikt nastawiony na całkowite zniszczenie. Symbolicznym jest również fakt, że w walki zaangażowali się także bogowie. Początkowo Zeus się temu sprzeciwiał, ale z biegiem czasu sam stanął po stronie Hektora. Przedstawione w oposie dzieje wynikały z licznych konfliktów, począwszy od genezy wojny, sprzeczki między boginiami o miano najpiękniejszej i spór o Helenę, oraz próbę jej odzyskania aż po kłótnie Agamemnona z Achillesem. O kobiety. Agamemnon porwał Chryzeidę, kapłankę Apolla, musiał ją zwrócić, ale w zamian zażądał Bryzeidy, kochanki Achillesa. Zbuntowany Achilles przestał wspierać Greków, wskutek czego jego przyjaciel Patroklos założył zbroję Herosa, aby zdemotywować Trojańczyków. Wojownik został jednak zabity przez Hektora, co dało początek nowemu konfliktowi. Wściekły Achilles wyzwał Trojanczyka na pojedynek, zabił go, a następnie zbezcześcił jego zwłoki na oczach rodziny. Wszystkie te wydarzenia złożyły się na wielki obraz wojny, która doprowadziła do całkowitego zniszczenia Troi. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak by był on funkcjonalny. Upadek Troi był wydarzeniem na tyle znaczącym, że stanowił źródło inspiracji dla artystów późniejszych epok. Jan Kochanowski posłużył się historią miasta, aby. By przestrzec króla Stefana Batorego przed wpływem doradców kierujących się własnymi interesami. W odprawie posłów greckich opisał naradę zwołaną w celu rozstrzygnięcia dalszych losów Heleny. Greccy wysłannicy, w tym również Menelaos, mąż Heleny, żądali zwrotu kobiety. Natomiast król Priamus zrzucił z siebie odpowiedzialność za losy kraju i zdał się na werdykt specjalnej rady. Decyzja została podjęta pod wpływem Aleksandra. Miał on interes w tym, aby nie oddawać swojej kochanki, oraz Ikeatona. Populisty, żadnego walki z Grekami. Jan Kochanowski posłużył się historią Troi, aby alegorycznie przedstawić współczesną sobie sytuację polityczną w Rzeczpospolitej. Królewskie decyzje były poddane wpływom populistów i grup kierujących się własnymi interesami chodzi o szlachtę. Natomiast roztropne jednostki, takie jak antenor, były w mniejszości. Według Kochanowskiego, daleko posunięta prywata i brak racjonalnego rozstrzygnięcia sprawy przez króla sprawiły, że Troja popełniła olbrzymi błąd, Jednocześnie Wcześniej historia ta miała być nauczką dla króla Stefana Batorego. A teraz jak w wypracowaniu? Czas na zakończenie. Symboliczne znaczenie upadku Troi objawia się w tym, że w wojnę zaangażowani byli zarówno ludzie, jak i bogowie, wskutek czego nikt nie mógł zapanować nad tragedią. Prozaiczna przyczyna. Niechęć Parysa do zwrotu Heleny dała początek eskalacji konfliktu i doprowadziła Troje do całkowitego zniszczenia. Wojnę cechowała zawziętość oraz bezwzględność. Przestały obowiązywać wszelkie zasady przecież Achilles bezcześcił zwłoki Hektora, a bogowie przez osobiste zaangażowanie przestali czuwać nad respektowaniem określonych reguł. Można jednak na Troję spojrzeć inaczej, jak na symbol nieuchronnej klęski stanowiącej konsekwencje niewłaściwych działań rządzących. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie.